Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a ja dziś zaproszę Cię na bardzo, bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Słuchajcie, chcę zrobić odcinek cała moja kolekcja slime, ponieważ już nie mam ich gdzie mieścić, nie mam pudełeczek, ale jak już tak przeglądałam tą moją kolekcję slime, która jest ogromna, to znalazłam kilka naprawdę zepsutych i brzydko pachnących slime'ów, więc zanim zobaczymy całą moją kolekcję slime, która wpadnie jutro na kanał, to zobaczycie te zepsute slimy, które są obok mnie, więc ja zakładam rękawiczki, otwieram okno, bo bardzo brzydko pachną i pokazuję Wam je. Dobra, moi kochani, pierwszy slime, jaki mamy, jest to slime z płatkami śniadaniowymi. Ten jest z makaronem, ten pachnie ohydnie, sami zobaczcie. Zaraz będziemy je otwierać, tylko Wam je popokazuję. Tak, ten wydaje mi się, że jest z makaronem, on tak napuchł, jeżeli nie wiem, czy to widzicie, ale on napuchł. Tutaj mamy w ogóle wodę jakąś, nie umiem sobie przypomnieć, co to, o nie, przecieka, a nie przecieka. Nie umiem sobie przypomnieć, co to jest za slime, może jak powącham, to mi się przypomni, nie wiem. Tutaj jest slime ryżowy, słuchajcie, on na ogół wygląda bardzo dobrze. Ale jak go otworzyłam na chwilę, to musiałam wietrzyć pokój przez dobre pół dnia. Pachnie stęchłą rybą i ja czuję, że przez te pudełko to tam przechodzi i prawdopodobnie będę musiała wyrzucić pudełko razem z tym slime'em lub ewentualnie od razu dać do zmywarki i ją puścić. Sama nie wiem. Tutaj mam slime też z makaronem, to ten. Ten jest z paluszkami, ale pomyliłam. To jest slime z paluszkami, a to jest slime z makaronem, który również bardzo źle wygląda. Sami zobaczcie, tak to się prezentuje w ten sposób. I podejrzewam, że te dwa zostaną otwarte na samym końcu, bo one najgorzej pachną, bo już je sprawdzałam. A też nie chcę ich dotykać swoimi paluszkami, boję się, że no... Może coś się stać, nigdy nie wiadomo. Również za zepsuty slime uznaję tego. Niby jest napisane na opakowaniu slime, ale to jest dla mnie glutek, pierdzioszek i tak powinien być nazwany. Oczywiście no jest to glutek, niestety. Ale pudełeczko, moi drodzy, ładne, zostaje na slime, to jest plus. Ja teraz zamawiam pudełka na slime, takie będę robić swoje, jeszcze muszę kupić maszynę do naklejek, żebym mogła robić swoje pudełka personalizowane. Sami zobaczcie, no to jest glutek, który po prostu nie ma w nim życia, to tylko pierdzi. Szkoda, że nie zostało nazwane glutkiem pierdzioszkiem, bo inaczej bym go na pewno nie kupiła. No szkoda, zobaczcie, jak on się rozrywa. Ciekawe, czy będzie go ze sobą łatwo połączyć. W środku przypomina budyń. Wow! Wow, wow, no wygląda to w ten sposób, moi drodzy. Wybaczcie, że pociągam nosem, ale mam alergię i co jakiś czas to jest mój odruch niekontrolowany. O tak. No dobra, jak chcę to połączyć, to co? No to troszeczkę się nie udaje. Och nie, no dobrze. Porozwalałam to na takie małe kawałki. Nic z tego nie wyszło oczywiście. Szkoda. Pododaję to teraz tutaj, bo narobiłam bałaganu. Ale sami zobaczcie. Galaretka. Tutaj go dodaję. Z powrotem. Wydaje mi się, że on się już nie połączy. Ewentualnie dodany do gorącej wody. Tak. Lub jakby tak poleżał tutaj z tydzień, to może by to przenikło. Ale teraz tak spróbuję to połączyć. Pierdzić pierdzi, spełnia swoją funkcję, jednak nie jest to slime. Dobra, zamykam go tutaj, po boku daję, bo te są o wiele ważniejsze. Dobra, zabieramy się za tego. Słuchajcie, już brakowało mi pojemniczków, więc dawałam je w te woreczki zamykające bez dostępu tlenu. Z Ikei tutaj jakieś znalazłam w domu. Tak to się prezentuje. To wygląda troszeczkę jak plaster miodu. No nie do końca, w sensie nie ma tych takich
dokładnych zygzaków, jak tam, jednak bardzo mi to przypomina. Powącham to teraz. Nieźle, on tam był chyba tydzień w tej mojej szafce, więc nieźle. Chociaż z drugiej strony przypomina mi omlet. Przypomina mi po prostu jajecznicę. Rozciągać się, popatrzcie, rozciąga się jak ser, bardzo ładnie. Bardzo to mi się podoba. Bardzo fajnie spełnia swoją funkcję. Widzę, że woreczek też dobrze spełnił swoją funkcję, jeżeli chodzi o przetrzymywanie slime. Jeżeli macie takie woreczki, a nie macie pojemniczków, to śmiało je dawajcie. To nie jest żadna reklama, po prostu takie znalazłam w domu. I chyba kupię ich więcej. Ale i tak będę tworzyć swoje pojemniczki. Wygląda ok, jednak i tak idzie do wyrzucenia. Nie będę je łączyć z tamtymi slime'ami, tylko wyłącznie dlatego, że nie chcę go sobie tak do końca popsuć. I może spowodować to, że jak poleży mi tam ten połączony slime z wszystkimi tydzień, dwa, to może wyjść grzyb po prostu. Dobra. Następny jest tutaj ten pojemniczek z wodą. Nie wiem, co się stało i który to jest slime, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Zobaczcie. Aha, okej. Okay. Czuję gumę guar. Więc, no, nie wiem, czy to nie jest ten slime z przepisu mojej obserwatorki, tylko że tamten był czerwony, jak się nie mylę. Ale tak, jest tu guma guar i na pewno to był slime związany z gumą guar. Jak dobrze wiecie, ja nie lubię gumy guar i od teraz, kiedy widzę slime z gumą guar, zrób to sam na przykład, to trzymam się z daleka. Dobra, które? Teraz to. To są paluszki, namoczone paluszki. Otwieramy, podejrzewam, że będę musiała to wyrzucić z tym pojemnikiem. Och nie, och nie, och nie, trzyma się tego, okej. Okay. Ja to muszę powąchać, no way. Och, och my god. Przepraszam, to pachnie jak kupa. Zresztą nie umiem wytrzymać, nie mogę wytrzymać, przepraszam. O, fu, o, fe, o, jeszcze tutaj mi trochę zostało, no way, to i tak idzie do wyrzucenia razem z tym. Fe, 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 fe. Nauczyłam się słowa fe, bo jak mój pies coś źle robi lub jest niegrzeczny. No co się dzieje, co się dzieje? Lilo. Spokojnie, to tylko są nagrania. Poczułeś ten zapach? Rozumiem, okej. Tak, to okropnie pachnie i prawdopodobnie dam to do takiego woreczka jeszcze. Wzięłam taki wielki worek z Ikei i tam będę dodawać te zepsute slimy. Po prostu je od razu zamykać. Żeby nam tutaj... Żeby mi tutaj nie śmierdziały przede wszystkim. Odłożę to na bok. Teraz idą dwa najgorsze slimy. Ten idzie do wyrzucenia również. To jest slime z makaronem. Nie pachnie brzydko, ale pachnie starą chińszczyzną, powiem tak. No, o, o, wow. Rozpuściło się, rozumiem. Więc... O nie, o nie, o nie, a ja widzę, że tutaj klej się rozpuścił, a raczej ten aktywator i powstała papka. Zobaczcie to. Tak, to wygląda źle. O fu. Znaczy, zapach nie jest jakiś bardzo przygnębiający. To jest raczej z tych makaronów ciemnych, więc wiecie, jak pachnie ciemne, a jak jasny makaron. Ciemne są bardziej intensywne, więc tutaj ten zapach również jest 100 razy bardziej intensywny. Jednak widzę, że klej, no niestety, popuścił aktywator, nie wiem, czy wyparował, czy po prostu się też rozpuścił. I tak oto powstała nam taka papka, jak widzicie. No nie wygląda to za dobrze, ale też dzięki Bogu nie pachnie jakoś brzydko. Od kiedy, nie wiem, czy taki feedback wam powiem, że od kiedy otwieram te slime, one strasznie brzydko pachną. To mój piesek cały czas tutaj dookoła chodzi i zastanawia się, skąd są te zapachy. Więc to taka ciekawostka z boku, cały czas wącha wszędzie, bo też mu się nie podobają i dlatego zaczął szczekać, ponieważ tamten slime z paluszkami otworzyłam i on naprawdę pachniał starą rybą, śmierdział. Więc tak to się prezentuje. No, co wam to przypomina?
Co sądzicie, co to jest? Nie wygląda to najlepiej. Tutaj jeszcze resztkę zbiorę, żebym... Co ty mi tutaj między nogami chodzisz? Resztki zbieram, żebym mogła dać ten pojemniczek do zmywarki i go puścić od razu na 70 stopni. Och nie. Będę musiała umyć sobie rękawiczki. Zobaczcie, to się brudzi wszędzie, ale dobra. Daję to tutaj do swojego... do swoich zepsutych slajmów, które idą do wyrzucenia. A to daję na bok oczywiście tutaj. I został nam ten slime, ale ja sobie umyję rękawiczki. Dajcie mi chwileczkę. Umyłam rękawiczki bardzo, bardzo gorącą wodą. Nie chciało nic zejść. Słuchajcie, ten slime pachnie najgorzej. To po tym slajmie musiałam wietrzyć pokój przez dobre pół dnia. Podejrzewam, że jak go otworzę, to mój pies będzie szczekał. No ale nic, mam nadzieję, że to przetrwa. Mamy oczywiście otwarte okna, nikt się nie podusi, jednak ten zapach jest bardzo, bardzo intensywny. Sprawdzam tutaj bliziutko, czy może on gdzieś nie spleśniał. Nie wiem, czy wy widzicie, ale po prostu szukam, ale ja już go czuję. Tutaj mam wrażenie, że spleśniał, w tych miejscach paru. Otworzymy go, ale bardzo szybko, moi drodzy. Bardzo szybko. Nie boję się, naprawdę boję się. Filon, co ty tak patrzysz? Mój pies stoi za mną i mówi mi oczami, nie rób tego, bo to bardzo, ale to bardzo cuchnie. Potem muszę zrobić to odświeżaczami powietrza. To jest najcięższy odcinek ever. Naprawdę, o mój Boże, o fu, o. Oh my god, o. O nie, to pachnie taką kupą. Ale sprawdzam blisko. Czy coś się tu nie stało? Słuchajcie, powiem wam tyle, że slajmy związane z ryżem od razu po prostu wyrzucajcie. Ja przetrzymałam dla własnej ciekawości, by się przekonać, czy po prostu, no wiecie, jak to wytrzyma, ale jak widać, tragedia. Sami zobaczcie, jak to wygląda. To jest ten worek już na szczęście zamknięty. Ja zaraz idę poodświeżać powietrza, bo to jest tragedia tutaj, serio. To nie jest przyjemny zapach. Podejrzewam, że teraz miejsce, w którym będę nagrywać, będę oczywiście to wietrzyć przez kolejne pół dnia albo całą noc. No ale zobaczcie, tak wyglądają moje zepsute slajmy. Z ryżem nie polecam przetrzymywać oraz z paluszkami. Slime z makaronem, który był ponad miesiąc w szafce, sprawdził się super i w ogóle on nie zgnił. No i slime z płatkami owsianymi, który był tydzień, więc no ciężko mi jest ocenić, czy to jest super, że on tak przetrwał, czy może jednak, wiecie, po dwóch tygodniach, trzech już by się on zepsuł. No to nie są fajne slimy, ale cieszę się, że mogliśmy to przetestować. No i co? Podobało wam się? Dajcie znać koniecznie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę! Moi drodzy, te slajmy już wylądowały na szczęście w koszu, wszystkie pojemniczki w zmywarce, ponieważ naprawdę pachniało to nieziemsko źle. Popsikałam tutaj już odświeżaczem powietrza, ale to jeszcze sobie nie radzi. Jednak teraz wiem, jak zachowuje się jedzenie razem ze slajmem. I to był nawet super eksperyment i cieszę się, że mogłam tego razem z wami doświadczyć. A my widzimy się już jutro w odcinku, gdzie pokażę wam całą moją kolekcję slime, która jest ogromna. Więc co, moi kochani, do jutra. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa!